Moi drodzy, to już piąty jubileuszowy koncert galowy naszego powiatowego konkursu Kaczmarski-Gintrowski. Naturalny barman w wolnym języku, z dźwiękiem tak klarownym jak klarnet Mozarta. Sięgam po kolejną porcję krwi i krzyku, stamtąd gdzie akurat ginie 300 Sparta. Jak Państwo wiecie, śpiewanie poezji, śpiewanie Kaczmarskiego, Gintrowskiego, to nie jest śpiewanie od takiej sobie piosneczki. To trzeba przeżyć, przepuścić przez swoją osobowość, a później pięknie zinterpretować tak, żeby słuchacz wiedział o czym i dlaczego ta młodzież śpiewa. I tej młodzieży to się udało. Gratulujemy im wszystkim bardzo serdecznie. Kałuże lśniona pod nogami i w lokecie cień wlecze mnie. Kałuże lśniona pod nogami. Okazja jest ważna. 35 lat temu nasza wolność została zagrożona. Wszystkich uczestników. Poproszę, abyście Państwo nagrodzili oklaskami, mam nadzieję, a nie wytupali decyzję jury, bo mamy nadzieję, że są one właściwe. Na ten jubileusz cieszył się bardzo najstarszy absolwent naszej szkoły, pan Edward Skowroński. Niestety śmierć nie pozwoliła mu wziąć udziału w uroczystościach. Pani Maria Skowrońska, żona pana Edwarda, postanowiła przekazać naszej szkole część księgozbioru męża w przekonaniu, że tego właśnie życzyłby sobie on sam. Spoglądają jedna za drugiej do góry, ale nie ma. To nie gród wymarły. There was a secret chord that David played.